Wchodzimy znowu na salę. Przejdę tutaj, nie będę zasłaniał nikomu. Sąd Najwyższy w Pani tutaj obecnym, sędzia Sądu Najwyższego Gruber, sędzia Sądu Najwyższego Andrzej Stępka, sędzia Sądu Najwyższego Paweł Gliński w sprawie Jerzego Jaśkowskiego, obwinionego z artykułu 53 i artykułu 8 ustawy z 2 grudnia 2009 roku o Izbach Lekarskich, po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2023 roku kasacji wniesionej przez obrońcę od orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego z dnia 21 maja 2021 roku, sygnatura akt NSL REC 55/OWU/20, utrzymującego w mocy orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku z dnia 5 lutego 2020 roku, sygnatora akt OSL 21/WU/2013, oddala kasację, oczywiście bezzasadną, oraz obciąża Jerzego Jaśkowskiego kosztami postępowania kasacyjnego. Sąd Najwyższy nie znalazł podstaw do uwzględnienia tej kasacji i za chwilę pan sędzia sprawozdawca przedstawi powody, dla którego tak się stało, odniesie się do zarzutów tej kasacji. Ponieważ orzeczenie ma charakter postanowienia właśnie o tej treści, to zgodnie z przepisami, jakie obowiązują w tym zakresie, nie sporządza się pisemnego uzasadnienia. Musicie Państwo się dokładnie wsłuchać w to, co będzie mówione, bo potem będą przedstawione ustnie motywy tego rozstrzygnięcia. Nasza rozprawa jest nagrywana, zresztą nie tylko przez Sąd Najwyższy, ale też przez Tutaj Media, także będzie można, nawet jak się nie zapamięta, wrócić sobie ewentualnie do tego rozstrzygnięcia. Teraz posłuchajcie Państwo wszyscy dokładnie, dlaczego te zarzuty okazały się niezasadne, te, które podniesione były w kasacji. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Może należałoby zacząć uzasadnienie od wskazania tego, co nie było przedmiotem tego postępowania. Bo być może może powstać nieporozumienie co do tego, czym zajmował się dzisiaj Sąd Najwyższy. Otóż przedmiotem rozpoznania kasacji dzisiejszej nie była ani działalność zawodowa lekarska pana Jaśkowskiego, ani jego działalność publicystyczna, ani ocena tej działalności, czy jej pochwała, czy nagrana, ani ocena wyrażanych przez niego postaw prozdrowotnych, antyzdrowotnych, działalności społecznej, edukacyjnej i każdej innej. Takie wrażenie można byłoby odnieść, gdyby wysłuchać dzisiejszych przemówień w oderwaniu od tego dokumentu, którym zajmował się Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy rozpoznawał kasację, czyli środek odwoławczy, który wnoszony jest wtedy, kiedy sprawa została już rozpoznana przez organy, w tym przypadku organy zawodowe lekarskie. Przedmiotem tej sprawy przed tymi organami lekarskimi wydającymi orzeczenie była kwestia przestrzegania zasad etyki zawodowej. Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich każdy lekarz ma obowiązek przestrzegać zasad etyki zawodowej. Teraz jak wyglądają te reguły etyki określa samorząd zawodowy. W odniesieniu do każdego z tych zawodów czyni to odrębnie, uwzględniając charakter zawodu, jego specyfikę, sposób wykonywania, warunki wykonywania
ponieważ są to zasady etyki zawodowej tego zawodu, to pozostawia się temu samorządowi swobodę oceny, co jego zdaniem jest zachowaniem etycznym, a co jest zachowaniem nieetycznym. Jednocześnie w ustawie wskazuje się, jakie obowiązki spoczywają na członkach takiego samorządu. No i jeśli sięgniemy do ustawy o izbach lekarskich, w artykule 8 mamy obowiązki przestrzegania zasad etyki, przestrzegania przepisów związanych z wykonywaniem zawodu i stosowanie się do uchwał organów izb lekarskich. I w istocie to, co było rozpoznawane przez sądami lekarskimi obu instancji, to także nie było ocena działalności, tylko ocena tego, czy pan Jaśkowski jako jeszcze członek Izby Lekarskiej stosuje się do tych uchwał, do stosowania których jest zobowiązany. I z tym związany był postawiony mu zarzut, że nie stosuje się do obowiązku zwrotu w związku z zawieszeniem prawa wykonywania zawodu dokumentu poświadczającego to prawo do wykonywania zawodu. Nie dopełnił obowiązku zwrotu prawa wykonywania zawodu do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku pomimo obowiązku wynikającego z ustawy. Sądy obu instancji wypowiedziały się na ten temat, stwierdzając, że doszło do popełnienia tego deliktu, czyli do naruszenia reguł etyki zawodowej. Kasacja, która została wniesiona do Sądu Najwyższego, nie jest środkiem, który ma wywołać trzecioinstancyjne postępowanie. Czyli mówiąc inaczej, nie jest zadaniem ani też prawem Sądu Najwyższego po raz trzeci oceniać merytorycznie tę sprawę. Badać dowody, odnosić się do ich wiarygodności, dokonywać ustaleń faktycznych tej sprawy. Przed wojną rzeczywiście funkcjonował model trójinstancyjny na podstawie przepisów kodeksu jeszcze z 1928 roku, gdzie w trzeciej instancji po raz kolejny odnoszono się, choć też i wtedy z ograniczeniem, do okoliczności faktycznych spraw. Dzisiaj takiej możliwości nie ma. Zadaniem sądu kasacyjnego jest ocena tego, czy przepisy stosowane były w taki sposób, aby postępowanie było rzetelne, aby zostały wypełnione obowiązki rozpoznania sprawy, mówiąc w skrócie, i obowiązki kontroli tego rozstrzygnięcia. I czy w tych granicach, w jakich te obowiązki wykonywano, nie doszło do rażącego naruszenia prawa, ale w przypadku kasacji to nie wystarczy. Musi to być naruszenie prawa, które ma charakter rażący, pierwsza kwalifikacja. Co więcej, to rażące naruszenie prawa musi mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia. Bez spełnienia tych warunków żadna kasacja skuteczna być nie może. Najczęstszym przypadkiem i powodem nieskuteczności kasacji są dwie sytuacje. Albo skarży się przepisy, których sąd odwoławczy nie stosował, a więc skarży się nie to, o czym powinno się mówić w postępowaniu kasacyjnym, albo też próbuje się wywołać przed sądem kasacyjnym ponowną kontrolę ustaleń faktycznych. I w tej kasacji mamy do czynienia z tą drugą sytuacją. 4 z 5 przypadków to jest powtórzenie zarzutów sformułowanych w apelacji, uzupełnionych jedynie poprzez wyniesiony przed nawias twierdzenie, że naruszono artykuł 433 polegający na wadliwej kontroli odwoławczej, a w istocie nienależytym odniesieniu się w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia do zarzutu. Tymczasem treść tego orzeczenia wskazuje na dwie rzeczy. Po pierwsze, sąd nie podzielił stanowiska apelującego, co jest oczywistym powodem wymierzenia kasacji, ale też wskazuje na to, że sąd ten odniósł się do tych zarzutów, ocenił te zarzuty, wskazał z jakich powodów nie uwzględnił tych zarzutów. No i trzeba powiedzieć, że sąd odwoławczy ma prawo, ale ma też obowiązek dokonania tej kontroli. W granicach tej kontroli ma swobodę decydowania o tym,
które zarzuty uważa za słuszne, a które nie. Mieści się to w granicach artykułu 7 Kodeksu Postępowania Karnego, czyli zasady swobodnej oceny dowodów. W tym się sądy różnią od organów administracji, że mają rozstrzygać sprawy. Jeżeli rozstrzygnięcie sądu mieści się w tych granicach dyrektyw wynikających z zasady swobodnej oceny dowodów, to pozostaje też pod ochroną prawa tej swobodnej oceny. I zadaniem Sądu Najwyższego nie jest dokonywanie korekt tych orzeczeń, w szczególności wtedy, gdyby chciał inaczej ocenić dowody, czy ustalać inny stan faktyczny, tylko sprawdzić, czy doszło do rażącego naruszenia obowiązku rzetelnej kontroli tych zarzutów i wskazania powodów, dla których tych zarzutów nie uwzględnić. I w tej sytuacji, pomijając istotny dla strony fakt, że sąd odwoławczy nie podzielił tego zapatrywania obrony, to stwierdzić należy, że sąd odwoławczy z tych obowiązków kontrolnych się wywiązał w tych granicach, jakie nakładają na niego obowiązujące przepisy. Nie dopatrzył się Sąd Najwyższy wystąpienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej. No, obrona zapewne wie to znakomicie, że nie jest brakiem skargi, brak wskazania w tych okolicznościach sprawy czasu. Brak skargi to jest brak tych elementów prawa do oskarżenia, które uniemożliwiają stwierdzenie tożsamości czynu. Ta okoliczność w tej sytuacji nie miała miejsca. Była konsekwencją twierdzenia zawieszenia prawa w wykonywaniu zawodu, którego konsekwencją był obowiązek zwrotu. Podnoszona dzisiaj na rozprawie kwestia momentu doręczenia zawiadomienia pozostaje poza możliwością w ogóle względu na to sądu kasacyjnego, bo to są ustalenia faktyczne, które zresztą, jak wynika z akt sprawy, na wcześniejszym etapie nie były podnoszone, nie były kwestionowane, ale to są ustalenia faktyczne, do których Sąd Najwyższy już dostępu nie. Oczywistym jest też, że jeśli przedmiotem deliktu reguł etyki zawodowej ma być czyn polegający na zaniechaniu, to trwa on tak długo, aż to zaniechanie nie ustanie. Oczywistym jest też, że popełniane jest w tym miejscu, w którym znajduje się osoba, która tego zaniechania dokonuje. Sąd odwoławczy dokonał pewnego doprecyzowania tego czynu, który został mu przypisany, ale czynił to w granicach zarzutu. Ten zarzut został szerzej sformułowany. Byłoby rażące naruszenie prawa, gdyby wyszedł poza te granice i wskazał takie okoliczności, które się w tym zarzucie nie mieszczą. Określenie miejsca popełnienia czynu zatem nie było taką okolicznością, która by miała przesądzić o niemożności przypisania odpowiedzialności za ten delikt dyscyplinarny. To, gdzie należy dokonać zwrotu, wynikało z treści zarzutu i z miejsca przynależności do Izby Lekarskiej. Podnoszony zarzut wadliwej kontroli odwoławczej w zakresie prawa do obrony wymaga jeszcze dwóch zdań komentarzy. Otóż oczywistym jest, że istotą prawa do obrony jest możliwość przygotowania się i prowadzenia obrony. No zatem, gdyby obrona w zarzucie kasacyjnym wykazała, że te okoliczności podniesione i zlekceważone przez sąd odwoławczy były tego charakteru, że naprawdę i w istocie obwiniony nie wie, co uczynił, gdzie uczynił i co mu zarzucono, można by było rozmawiać o rażącym naruszeniu tych przepisów. W tych okolicznościach sprawy, bo może być taki układ okoliczności sprawy, w których te elementy będą miały kluczowe znaczenie. I za określenia tożsamości czynu, i granic skargi, i granic odpowiedzialności karnej. Ale ze względu na charakter tego czynu, który został tutaj obwinionemu postawiony, czyli zaniechanie zwrotu dokumentu, te okoliczności prawidłowo zostały ocenione jako takie, które nie uniemożliwiały odpowiedniego zachowania. Zwrotu dokumentu, przedstawienia argumentów, które zdaniem obrony wskazują na to, że tego zaniechania nie popełnił, albo wskazania okoliczności, które sądy lekarskie miałyby brać pod uwagę przy określaniu tego, czy powinien podlegać odpowiedzialności
za naruszenie reguł etyki zawodowej, czy też te wszystkie powody, czyli brak wykazania wystąpienia bezwzględnych podstaw odwoławczych, ani takiego uchybienia, które miało rażący wpływ na treść rozstrzygnięcia, czyli bez tych uchybień sąd lekarski nie mógłby tak ukształtować tej odpowiedzialności za naruszenie reguł etyki lekarskiej, nie wystąpiło. Nie było zatem podstaw do tego, żeby tą kasację, jak mówię raz jeszcze, która dotyczyła tylko i wyłącznie kontroli w zakresie uchybień prawnych rozstrzygnięć dotyczących deliktu dyscyplinarnego lekarskiego, stwierdzić i była to podstawa oddalenia tej kasacji. Dziękuję. I to już Państwa wszystko w tej sprawie. Zamykamy. No i tak zamknięta sprawa, odrzucona kasację. Do dna sprawiedliwość. Jaka co jest etyczne, a co nie etyczne. Tak, właśnie. Jakieś grono, które jedno jest z tego samego grona, jest następne. Ale sorry, przepraszam Panie Mecenasie. A przepraszam Panie Mecenasie. Przejdzie ścieżkę odpowiedzialności zawodowej przed sądem dyscyplinarnym, ma prawo złożyć skargę do Trybunału Europejskiego i Konstytucyjnego. Ale to dotyczy wszystkich postępowań, czy tylko lekarskich? Wszystkich samorządowych, każdy. Wszystkich. Pielęgniarka również. Każdy, kto ma samorząd, ma prawo złożyć skargę do Trybunału. Pani przyszła z małym specjalnym. Dziękuję. Bardzo ją lubię, chociaż czasami przypomina. No, zamykamy chyba. Na razie do usłyszenia, ale chyba tam do Trybunału Europejskiego będziemy występować na pewno, bo to jest taka. Nieważne jest prawda, ważne jest to, prawo. Że... Nieważne, czy zostało zwrócone kiedy, nieważne, jak został postawiony zarzut, czy określał ten czas. Naczelny sąd, zdaniem Sądu Najwyższego, mógł doprecyzować ten czas na końcowym etapie, bez odniesienia się, czy ten dokument wcześniej został zwrócony. A pan doktor go odesłał do samorządu lekarskiego, więc... Nieprawdopodobne. 9 tysięcy ma płacić za to, że ma oddać prawo, które już oddał. Które już drugi raz oddać nie może. Ja proponuję, żeby doktorowi Jaśkowskiemu pomóc w formie na przykład kupowania jego artykułów medycznych. Żeby zamówić u niego artykuły na 9 tysięcy, bo oczywiście nie wolno robić zbiórek na grzywny i kary, ale możemy korzystać z jego usług jako dziennikarza. Wiedzy lekarskiej i dziennikarza. Także będę prosiła pana doktora, żeby uruchomił tego rodzaju możliwość wsparcia, możliwość zakupu jego skorzystania z jego usług w kwestii dziennikarza medycznego, bo przecież tytuł mu odebrany, ale on dla nas będzie na zawsze lekarzem. Wymuszenie rozbójnicze, tak to nazwę. Wymuszenie pieniędzy od emeryta. Dla nas i dla niego to jest przykry moment, ale może to się musi wydarzyć, żeby ten fałsz runął, tak? Dla nas jest bardzo przykry moment, bo przede wszystkim zbiera się jakaś grupa i ona mówi, co jest etyczne, a co nie. No ludzie, przecież to jest jakieś chore. Grupa, której my nie akceptujemy. Ale czy akceptujemy, czy nie?
Ona nie ma prawa obrazić naszych praw. No nie ma, nie ma. Zbiera się grupa, nic nie do usłyszenia, do usłyszenia.